Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie ogólne raczki. Raki to jest czytanie ogólne na styczeń 2023 roku. Tak więc weźcie tylko to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć. Zobaczymy, jakie wydarzenia, jakie sytuacje będą chciały Wam się już na początku tego roku pokazać. Moi drodzy, w zakładce społeczność są życzenia dla Was na świąteczny czas. Wiem, że święta trwają teoretycznie kilka dni, ale no są to życzenia jakby bezterminowe, dotyczące nie tylko dni świąt, ale tak naprawdę pomyślności i szczęścia też w następnych dniach w życiu w ogóle, tak? A właściwie składając sobie życzenia, jeżeli ktoś obchodzi Wigilię i Święta Bożego Narodzenia, to składając sobie życzenia w Wigilię, życzymy sobie raczej na cały rok, do kolejnej Wigilii. Więc jak dla mnie, to są życzenia na cały rok. Oczywiście życzenia noworoczne też będą, ale jeżeli chcecie, to nie składam już życzeń Wam w tym okresie międzyświątecznym, bo są one w zakładce społeczność, możecie tam zajrzeć i przeczytać kilka zdań, które miałam Wam do przekazania na ten czas. Moi drodzy, ja robię Wam czytanie nową talią karty dzisiaj, którą dostałam pod choinkę na gwiazdkę od bliskiej osoby. Bardzo ta talia kart mi się podoba. To jest Wizard's Tarot Barbary Moore. Tak, to ta talia. Ma ono mnogość, wielość przekazów i to jest bardzo w niej kluczowe i jest bardzo ubogacona kolorystycznie, no co właśnie bardzo mocno do mnie przemawia. Mam nadzieję, że do Was też przemówi. Zaczynamy od karty opiekuńczej dla raczków na ten czas stycznia. Pamiętajcie, kochani, że no właśnie, a osoby, które nie subskrybują, aby włączyć subskrypcję i włączyć dzwonek. Dzwoneczek powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Dzięki temu będziecie mogli otrzymać nowe powiadomienie i nie przegapicie żadnego filmu. Tak więc dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, subskrypcje i komentarze. Cieszę się, że czytanka Wam się podobają. Doceniam czas spędzany na kanale. I zaczynamy. Zobaczymy, co będzie dla Was na styczeń. Jakie główne przesłanie góra chce Wam przekazać na czas stycznia 2023 roku? Co dla raczulisiów? Widzicie, nie ma żadnych energii mocnych, silnych, wybijających się, że to jest coś tak bardzo niespokojnego i ważnego, że już chce się pokazać. A więc robimy, kochani, przełożenie. I dzięki temu mamy przyjemność. Widzicie, już jest przyjemnie. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Zobaczcie, wynika z tego, że w Waszym życiu jest w miarę w porządku, ogarnięte wszystko, słuchajcie, spięte, zusammen do kupy, jak to się mówi. I no i właśnie. I po prostu macie się bawić. To jest w sumie czas karnawału, w styczniu jeszcze nie, ale w styczniu właściwie czas karnawału, tak, od nowego roku. Czas zabawy, przyjemności, po prostu. Zróbcie to, tak? Góra chce, ktoś na górze chce. Kto się Wami opiekuje, kto nad Wami czuwa. Chcę, abyście, moje drogie raczki, korzystali z uroków życia, z przyjemności, z tego czasu karnawału. Zaczynamy czytanie dla raczulisiów na styczeń, czytanie ogólne. Co dla raczków będzie chciało się pokazać w tym czasie? Wszystko było tasowane. I tutaj karty chcą więcej pokazać. Tu mają więcej do powiedzenia Wam.
ale jest ich tak dużo wypadło. Okej. Sześć kielichów wypadło, jakieś powroty do przeszłości, do miłości, bratnich dusz, do przeszłości, do dzieciństwa. Wyzwanie na miesiąc styczeń dla raczków. Cztery pentakle. Co pomaga lub co przeszkadza? As mieczy. Co odchodzi do przeszłości? 10 pentakli. Co jest podstawą tej sytuacji? Królowa mieczy. Co macie w głowie lub w sercu? Sprawiedliwość. Wasza niedaleka przyszłość. 7 buław. Energia z zewnątrz. Umiarkowanie. Nadzieje lub obawy. Sąd ostateczny. I rada lub wynik. Kochankowie. Pięknie, macie trochę dużych arkan, powiem Wam. 4 duże arkany. W tle czytania jest 5 mieczy. Jest diabeł. Kolejna duża arkana. I świat. Macie tutaj 7 dużych arkan. Dużo. O, i dalej jest 6 kielichów, które wypadły. 6 kielichów, siła... 3 pentakle. Dobrze. No to zaczynamy od tła wydarzeń, sytuacji, z którymi możecie się zetknąć, możecie się zmierzyć, możecie mieć do czynienia w miesiącu. W miesiącu, kochani, styczniu. Moje drogie raczki. Raczuliście. W tle jest czyjaś przegrana, być może jakiś konflikt. Przegrana polega na tym w karcie 5 mieczy, że jest przegrany i wygrany, czyli ktoś wygrał, ktoś przegrał. Coś się komuś nie udało. Dla jednej osoby porażka, strata, dla drugiej walka, która trwa. Jedna osoba odnosi rany. No właśnie, jedna osoba coś wygrywa, druga coś przegrywa, słuchajcie. Ale to jest tylko przegrana bitwa dla kogoś. Nawet jeżeli ten konflikt, czy byłby dla Ciebie, raczku, niekorzystny, to warto to przyjąć z pokorą, dlatego że możliwe jest, że będzie trzeba zacząć wszystko od początku. Więc jakiejkolwiek sytuacji w Waszym życiu miałoby to nie dotyczyć, czy dotyczy to sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, nie ma się czym martwić. To może być konieczność pogodzenia się ze zmianą na przykład jakiejś drogi życiowej lub jakiegoś celu, częściej drogi życiowej. Kochani, nawet jeżeli zdarzy się, że ktoś komuś zada tak zwany cios poniżej pasa, tu może być jakiś podstęp, może być jakaś zdrada, czyjeś zwycięstwo, ale takie, wiecie, pyrusowe zwycięstwo, które, no właśnie, które jest tylko jakąś bitwą, która może być nie do końca sprawiedliwa i nie do końca właściwa, prawdziwa, no bo jest robione za pomocą albo zdrady, albo podstępu, albo innych nieetycznych zachowań czy działań. Tak, pamiętajcie, raki, że 5 mieczy każdorazowo mówi o walce z czymś, co jest ważne, ale zapowiada porażkę. Zapowiada taką walkę bez szans, więc czasami warto przyjąć coś z pokorą, dać temu spokój, odpuścić i po prostu zacząć wszystko jeszcze raz lub zacząć coś od nowa. Czasami w naszym życiu osobistym 5 mieczy może być symbolem tego, takich pragnień, które mogą nie być realne.
może mówić właśnie o nieuczciwych posunięciach lub o działaniach, które są podporządkowane jednemu celowi, tak? Tutaj, kochani, może ktoś bardzo mocno walczyć o związek, walczyć o czyjeś uczucia. Owszem, to może ktoś walczyć o wasze uczucia, ale równie dobrze to wy możecie walczyć o uczucia drugiej osoby, walczyć po prostu o jakiś związek, o jakąś relację, o jakąś znajomość. I tak samo w sprawach zawodowych, jeżeli to nie jest sprawa osobista, u kogoś może być to sprawa zawodowa. Warto tutaj, kochani, zwrócić uwagę, jeżeli macie jakąś taką sytuację w pracy zawodową, finansową, którą się domyślacie, że może jakiś projekt, może jakieś zlecenie, nie wiem, może jakiś klient być, może jakaś walka jakiegoś klienta może być skazana z góry na niepowodzenie, albo po prostu możecie spotkać się z jakimś rozczarowaniem, tak? Gdzieś, gdzie jakieś wasze ambicje zawodowe mogą być zawiedzione. Ale to niekoniecznie musi tak być, bo po prostu dla kogoś z was możecie zetknąć się w styczniu z taką nieuczciwą walką o wyższe stanowisko. O jakiś konkurs, na przykład o rekrutacji wewnętrznej, tak? Że właściwie to wiecie, że macie na przykład wszystkie predyspozycje, cechy, kompetencje, umiejętności oraz wiedzę i jeszcze na przykład na dodatek doświadczenie, aby jakieś stanowisko objąć, ale niestety może się okazać, że otrzyma to stanowisko, czy też no właśnie w tej rekrutacji jakby wygra osoba, o właśnie to może być mocno w tej piące miecze, która może wcale nie ma takich umiejętności jak wy, może w ogóle nie ma wiedzy albo żadnego doświadczenia, może gdzieś tam ma jakieś kompetencje, trochę predyspozycji, ale nic poza tym. I tutaj jest jakby bardzo duża różnica, tak? Tu jest spore przejaskrawienie, kto powinien to stanowisko otrzymać. To może być faktycznie takim ciosem, wiecie, poniżej pasa. To może być takim zagraniem nieetycznym, niefajnym, bo tak jak wy i osoby, które was znają, czy jakiś zespół, czy grupa ludzi w pracy, może wiedzieć, że przecież to wam się należy, tak? A nie tej drugiej osobie. No więc właśnie, to jest takie pyrrusowe zwycięstwo, tak? Ale abstrahując od tego, tutaj może być jakaś właśnie nieuczciwa konkurencja. Czasem są to jakieś nieudane negocjacje finansowe, handlowe, czy interesy, które przynoszą po prostu straty. Wiecie, czasem ktoś może stracić pracę, więc może w tle wydarzeń, może już wiecie, może ktoś dostał wypowiedzenie w grudniu albo dostanie w styczniu, no albo wie, że ta utrata pracy na przykład ma, czy będzie miała miejsce, bo jest redukcja etatów i tak może się dla kogoś zdarzyć, a dla innych może to być na przykład niesatysfakcjonujący właśnie jakiś wynik rozmowy kwalifikacyjnej, czy po prostu niezdanie jakiegoś egzaminu, tak, ważnego egzaminu, czy to egzaminów gdzieś na uczelni, czy to egzaminów, no właśnie w jakiejś rekrutacji, tak. Czasami starając się, jeżeli są konkursy na jakieś stanowiska, na przykład do jakiejś instytucji, czy też do, w cudzysłowie mówiąc, do sfery budżetowej, no to w tym obszarze często występują konkursy, występują jakieś wymagania formalne oraz wymagania nieformalne i występują, kochani, no właśnie w związku z tym różne testy, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, tak, sprawdzające wiedzę, kompetencje i tak dalej. No i tutaj też może ktoś po prostu się delikatnie rzecz ujmując przejechać, bo oczywiście może ktoś z was być świetnie do tej rozmowy przygotowany, mieć bardzo dobrą wiedzę, bardzo dobre kompetencje, bardzo dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, a może być zdziwiony, że jak to, przecież poszło mi najlepiej z wszystkich, a nagle ogłoszenie o wyniku rekrutacji, w którym pojawia się nazwisko, wiecie, osoby, która no, ma na przykład takie samo nazwisko lub jest z kręgu znajomych, czy też rodziny. Osoby, która pracuje w danym dziale, w wydziale na przykład, tak? Bo działy to raczej są w firmach, a w urzędach, w instytucjach, wiecie, to jest różnie sąd, urząd. Różne mamy instytucje, mamy MOPS-y, mamy urzędy no, różnego rodzaju, tak? Miejskie, pracy, wojewódzkie, marszałkowskie są chyba nawet jeszcze. Są sądy, są kochani ZUS-y,
No, mamy sporo tych instytucji. Są przedszkola publiczne, są szkoły publiczne, są zespoły szkół, tak? Uczelnie wyższe też są publiczne. No, mamy dużo tych instytucji publicznych, mamy dużo tej sfery budżetowej, w której no, może się tak po prostu zdarzyć, słuchajcie, że tak, wiecie, wypisz, wymaluj takie piękne stanowisko, takie piękne imię, nazwisko osoby, która, nie wiem, na przykład skończyła, słuchajcie, szkołę średnią, bo często tak jest. Imię, nazwisko, słuchajcie, osoba, nie wiem, naczelnik, zastępca naczelnika, czasami jakiś tam kierownik jakiegoś referatu czy wydziału, czy jakiś inspektor i inna osoba, okazuje się, że słuchajcie, to samo nazwisko, nie? A później tam sobie patrzycie, pójdziecie gdzieś na social media, a tam mamy na grupie jakiejś społecznościowej, no wypisz, wymaluj, ta rodzina to, nie wiem, ciotka, wujek, chrześnica, córka, ktokolwiek inny, rozumiecie, nie? No niestety. I w ten sposób czasami, dlatego jest mowa o rozczarowaniu, jeśli chodzi o obszar zawodowy, że ktoś czasami może naprawdę, nawet czasem wiele lat starać się o pracę w budżetówce, tak? No ale może się tak, wiecie, mocno przejechać, poślizgnąć i rozczarować, dowiedziawszy się, że to nie ma znaczenia. Możecie być najlepsi z najlepszych, możecie wypaść najlepiej, ale jeżeli tylko aplikujecie na stanowisko, które nie wymaga specyficznych uwarunkowań, specyficznego wykształcenia, czyli na przykład, nie wiem, nie jest potrzebny inspektor nadzoru z 10-letnią czy tam 5-letnim doświadczeniem w budownictwie, ze studiami wyższymi w zakresie na przykład budownictwa, albo nie wiem, jakiejś tam inżynierii innej, architektury i tak dalej. Jeśli tylko nie jest to takie stanowisko, no bo takie, to jeszcze jakbyście byli, słuchajcie, alfa i omega w tym temacie, to pewnie byście dostali. Dlaczego? No bo nie ma nikogo takiego ze znajomych, z rodziny, kogo by tam można na to miejsce wcisnąć. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Ale w momencie, w którym to takie właśnie, wiecie, stanowisko, gdzie, nie wiem, wymagania formalne, to na przykład, nie wiem, wykształcenie wyższe typu ekonomia, zarządzanie, socjologia, tak? No to wiecie, takie czasem ułożone pod tą osobę, która tą pracę ma dostać, otrzymać to stanowisko, no to tak będzie akurat podane to, co to ma być, tak? Bo jak na przykład osoba, nie wiem, skończyła, powiedzmy, tylko szkołę średnią ma wykształcenie ogólnokształcące, a ona ma dostać tą pracę, no to spodziewajcie, że nie ma znaczenia, jakie to będzie stanowisko, jeżeli oczywiście nie jest specjalistyczne, to będzie wymagania formalne, a no wykształcenie średnie, a staż pracy, a pół roku albo niewymagany, nie? No i dawaj, wszyscy składa tam 50-150 osób na to miejsce, ale chwila. No właśnie, z jakiegoś powodu te wymagania formalne są czasami tak określane na niektóre stanowiska, ale pracę dostalibyście na pewno, gdybyście mieli, kochani, specjalizację tego typu raczej, której nie ma nikt ze znajomych, z rodziny, z przyjaciół, osób, które już pracują w tej instytucji. To wtedy jesteście w stanie to dostać, tą pracę. Tak to się odbywa. I jeżeli ktoś powie, że jest inaczej, okej, może być inaczej, bo naprawdę to się zdarza. To się zdarza, bo to wszystko zależy gdzie. W jakim województwie, w jakim powiecie, to wszystko ma znaczenie. Bo czasami naprawdę nie ma tych ludzi do pracy i czasami można tą pracę dostać. Właśnie dlatego, że wypadło się najlepiej na rozmowie. I to się zdarza i ja w to wierzę, bo są osoby, które w ten sposób też tą pracę dostają. Ale niestety no w większości jest tak, że to są osoby, które mogą się starać o taką pracę latami, ale nigdy, pomimo że są lepszym kandydatem i wiedzą, że no raczej powinien ktoś inny zostać wybrany niż ta osoba, która została wybrana, albo ewidentnie to widać, kim jest ta osoba, z jakiego otoczenia, tak? I dlaczego tą pracę otrzymała, no to właśnie. To tak jest. A poza tym tak jest, że to jest po prostu strata czasu, więc jeżeli ktoś żyje w miejscu, tak, mieszka w miejscu, w którym właśnie jest trudno się do tych instytucji dostać, w jakimś danym mieście i nie możecie się dostać przez wiele lat, to tak naprawdę już lepiej zająć się czymś własnym, czym możecie, jeśli gdzieś tam pracy nie możecie akurat dostać, czy tracicie pracę, więc znajdźcie pomysł na siebie, zajmujcie się tym, czym możecie się zająć i na czym zarabiać, nie czekając na te rekrutacje w tych urzędach, bo one mogą wam ten dany urząd, czy ta dana instytucja nigdy tej pracy nie dać. Bo to są czasami takie miejsca i tak hermetyczne środowiska, że bez znajomości tej pracy po prostu nie dostaniecie. I tyle w tym wykładzie.
Dobrze, żartuję. Nie był to żaden wykład, ale to tak a propos, jeżeli akurat słucha jakaś osoba, która naprawdę mocno wierzy w to, że kiedyś dostanie pracę w jakiejś budżetówce, ale na przykład już od wielu lat aplikuje i nie może. No więc to jest być może właśnie słowa te kieruję do tej osoby, a żeby czasem przestała się łudzić. Owszem, jeżeli ma na to czas, chęć i ochotę, może to robić nadal. Może nadal te CV-ki wysyłać i nadal składać swoją aplikację w takie miejsca, tak? Ale nie oczekując, słuchajcie, bo wtedy można coś nieoczekiwanego uzyskać. Ale tak wiecie, nie oczekując, nie nastawiając się tylko na to, czyli na przykład jak ktoś się nastawia, że ach, ja chcę trafić do budżetówki i nie podejmę żadnej pracy, dopóki nie dostanę tej pracy w budżetówce, wiesz, i wiecie, i ktoś może was na przykład utrzymywać, bo wy sądzicie, że a jak nie w tym roku, za rok, za dwa to się uda. Jeżeli tylko aplikujecie w te miejsca i w żadne inne nie i czekacie na tą pracę, jest wam coraz trudniej, to nie czekajcie, to zacznijcie oprócz tych miejsc, ja nie mówię, żeby w nie aplikować, jeżeli chcecie, aplikujcie. Może kiedyś, tak jak mówię, się uda. I mówię też, dlaczego może się udać, tak powiedziałam. I na jakie stanowiska. Natomiast oprócz tego, po prostu, jeśli faktycznie chcecie dostać pracę i musicie ją dostać szybko, to aplikujcie też gdzieś indziej. Albo pomyślcie, tak jak mówię, o czymś własnym, bo inaczej po prostu możecie się rozczarować. A jak wypadniecie z rynku pracy na dłużej, to później trudno jest powrócić choćby do podobnej hierarchii stanowiska, które mieliście, hierarchii, tak, stanowiska, tak, że na przykład, nie wiem, ktoś dotychczas był specjalistą, jakimś tam, czymkolwiek, nie ma to znaczenia, a na przykład, nie wiem, wypadł z rynku pracy na rok, na dwa czy na trzy lata, bo właśnie chciał się tak uparł, że a na razie to tam pożyje z oszczędności, albo tam, nie wiem, partner, mąż, żona mnie wspomoże, żeby znaleźć coś sensownego, wiecie, tak, w budżetówce pewnego, tak, na lata, na długo, na zawsze, jak to się mówi, chociaż to też nie jest na zawsze, ale okej. I może się tak zdarzyć, słuchajcie, że wypadniecie z tego rynku pracy, bo jak obudzicie się za rok, za dwa, że jednak kurczę, nic z tego, może trzeba powysyłać jednak gdzieś indziej te aplikacje i jak zaczniecie wysyłać gdzieś indziej, to możecie dostawać wtedy, owszem, zaproszenia na jakieś rozmowy telefoniczne, rekrutacyjne albo w ogóle na spotkania wideo rekrutacyjne czy na spotkania osobiste, ale będą padać pytania, co pani robiła, czy co pan robił przez ostatni rok, dwa lub trzy, tak? Skąd taka luka w CV? Co pani robiła w tym czasie? No i odpowiedź wtedy do takiego rekrutera, no chciałam trafić do budżetówki przez 2-3 lata, ale jakoś nie wychodzi. Słuchajcie, jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś was zatrudni i wybierze was. Z bardzo wielu powodów wtedy. Z takich powodów, że ktoś uzna, że byliście nieaktywni, niezaradni, nic więcej nie robiliście, czy tymczasowo nie chcieliście niczego innego, dopóki nie dostaniecie tej swojej pracy docelowej. A jeżeli minęły 2-3 lata i nie dostaliście tej pracy docelowej, no to czemu nagle zmieniacie, wiecie, swój cel? No każdy odpowie, oczywiście, no zmieniam swój cel, bo z czegoś muszę żyć. No tak, ale dla rekrutera to nie jest w efekcie dobra i właściwa odpowiedź, że co, to co ja mam teraz ciebie przyjąć, zatrudnić i wybrać ciebie spośród wszystkich, bo ty nie masz z czego żyć, to trzeba było o tym pomyśleć 2-3 lata temu. Wiecie, tak każdy pomyśli i wybierze sobie osobę, która jest w ciągłości na rynku pracy, wybierze kogoś innego. Po prostu wtedy jest trudno wybrnąć, jakiejkolwiek byście nie udzielili odpowiedzi, jakkolwiek by nie chcieliście z tego wybrnąć, będzie wam trudno, bo możecie w efekcie natrafić na mur i nie otrzymać ofert pracy. Nie otrzymywać ofert pracy i nie otrzymywać informacji o tym, że zostaliście wybrani na dane stanowisko. Po prostu większość firm rekrutacyjnych uzna za to, że wypadliście z obiegu. Może wam ktoś zaproponować wtedy niższe stanowisko, niż mieliście 2-3 lata wcześniej. Po prostu będziecie musieli czasem zacząć od początku i to nie jest fajne. I to nie jest fajne, więc przestrzegam was przed tym, ażeby tak nie robić. Żeby nie wypaść z obiegu, z rynku pracy, z rynku w ogóle, tak, zawodowego, z rynku kariery jakiejkolwiek. I jeżeli ktoś w ten sposób się skupił, to po prostu pomyślcie o czymś własnym, o czymś, co lubicie robić, umiecie robić albo moglibyście, tak. Czasem są, kochani, różne, wystarczy się gdzieś tam dokształcić, zrobić jakiś kurs, zrobić coś, cokolwiek, wiecie, żeby czymś innym się zająć, tak, w międzyczasie, nie wiem, zrobić sobie tam kurs pośrednika obrotu nieruchomościami. No do tego jest potrzebny samochód, na przykład, jeżeli możecie. Albo zrobić sobie, wiecie, jakąkolwiek działalność przez ten czas, czy nie wiem, czy jakiegoś tam agenta ubezpieczeniowego, czy cokolwiek, co moglibyście sami ogarnąć, tak? Czy lubicie robić cokolwiek innego?
Nie wiem, czy sobie kanał na YouTubie załóżcie, jeżeli możecie, otwórzcie, jeżeli możecie jakieś rzeczy tworzyć, przekazywać jakieś treści, tworzyć cokolwiek. Naprawdę cokolwiek i faktycznie wysyłać te aplikacje tam, gdzie chcecie, ale robić też coś innego. Bo wtedy, nawet jeśli zrezygnujecie i będziecie chcieli iść do jakiejś firmy innej, spółki prywatnej i tak dalej, czy w inne miejsce składać aplikacje i ktoś was zaprosi na rozmowę, wy wychodzicie z tego z twarzą. Wy wychodzicie jako osoba zaradna, jako osoba aktywna zawodowo, jako osoba cały czas uczestnicząca i rozwijająca swoją karierę zawodową. Bo wtedy, owszem, nie pracuję na przykład, nie wiem, na umowę o pracę. Na przykład mam swoją działalność albo mam działalność nierejestrowaną, bo jest to początek, tak? Nie osiągam jeszcze przychodów powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i w związku z tym ja sobie tutaj po prostu tworzę takie swoje rzeczy. Tam, mam taki kanał, czymś tam się zajmuję, robię to, lubię, to jest moja pasja, więc do czasu, kiedy tego docelowego czegoś nie będę miał czy miała, to po prostu zajmuję się tym, co lubię. Przynosi mi to satysfakcję, przynosi mi to przyjemność. Mam kontakt z tymi osobami, lubię to robić, a do tego jeszcze na tym zarabiam trochę, tak? Na przykład. Słuchajcie, to jest zawsze coś innego niż na pytanie, co pani robiła ostatnie 2-3 lata, co to za luka, czym się pani zajmowała, no co się działa, pani w domu i tylko pani wysyła aplikację. No więc to też świadczy często o braku determinacji, bo tak może to być odniesione, o takim braku determinacji w ogóle do tego, żeby być ciągle aktywnym zawodowo. Bo często takie przerwy w aktywności zawodowej są źle postrzegane po prostu. Bo ktoś może pomyśleć, że robicie takie skoki, że możecie się zatrudnić, popracować rok, dwa, no i coś tam nie pyknie. Cześć, do widzenia. Ja w sumie to mogę 5 lat nie pracować, bo mam jak to utrzymywać. Wiecie co, nie ma się co nad tym rozczulać, ale myślę, że to tak też a propos tej pracy, która tutaj wychodzi w obszarze zawodowym, co mogłoby rzeczywiście komuś się przydać i pomóc, jeżeli ktoś rzeczywiście stoi na takiej pozycji, że traci pracę, że otrzymał wynagrodzenie albo że są zwolnienia, bo faktycznie jest to taki czas, w którym słyszy się, że bardzo dużo firm kończy swoje działania. Zamyka się, likwiduje się. Jest spora redukcja zatrudnienia z różnych powodów. No i właśnie, jeżeli stajecie przed takim dylematem, że teraz to ja już nie chcę do prywatnej firmy, teraz to chcę iść do budżetówki, aby mieć spokój na lata, no to dobrze pomyślcie, czy będziecie mieć spokój na lata i czy dostaniecie tak od razu szybko pracę w budżetówce. Bo jeśli nie dostaniecie, to musicie mieć jakiś inny pomysł na to, żeby nie wypaść z rynku pracy. Na to, żeby być aktywnym zawodowo, bo jak będziecie kiedyś chcieli na ten rynek powrócić na etat, no to wtedy może być, no właśnie, żeby nie było luki w CV. Dłużej, długiej, tak? Dobra. Moi drodzy, co z tą piątką mieczy i z tym diabłem? No jest tu diabeł, widzicie? Tu są jakieś uzależnienia, są jakieś pokusy. Tu są manipulacje, tu jest oszustwo, tu może być jakaś zdrada, tu może być jakiś kontakt z osobą toksyczną, która ma silny wpływ na was, być może z osobą od czegoś uzależnioną, albo osobą, która próbuje was uzależnić od siebie. Więc zwróćcie na to uwagę, bo tu są jakieś silne uzależnienie. Owszem, tu może być, wiecie, to może też dotyczyć relacji miłości, ale no to jest taka miłość, którą trzeba naprawdę, z której trudno jest się wyrwać. A z której trudno jest, słuchajcie, być może to są takie przerwy, powroty, separacje, uzależnienia od danej osoby, być może po prostu od seksu albo od innych rzeczy. No i ktoś tutaj was może kusić ciągle, tak? Ale co tu się dzieje? Jakkolwiek by nie było, tutaj może być mocno zdrada, bo tu jest oszustwo. Tu jest manipulacja, zdrada, kłamstwo po prostu może tak być w diable. I mamy to pięć mieczy, więc jeżeli ktoś zadał te pięć mieczy, oszukał was, właśnie, może w drodze, czy w rekrutacji na jakieś stanowisko, może w ogóle w pracy, może to na przykład nie wy mieliście dostać wypowiedzenia, a je dostaliście, albo to wam obiecano, że zostaniecie, a nie zostaliście, nie utrzymaliście na przykład tego stanowiska, bo ktoś was właśnie oszukał, albo przez czyjąś manipulację lub zdradę. To samo może dotyczyć relacji czy związku życia osobistego, że ktoś zadał tutaj. No właśnie, taki cios poniżej pasa. A
albo podstępnie coś zrobił, albo po prostu zdradził, bo w diable też tak jest. To pamiętajcie, moi drodzy, że macie tutaj kartę świata, czyli kartę spełnienia, zakończenia jednego cyklu, zakończenia jednej drogi, otwarcia nowego etapu w życiu, wejścia na nową drogę w życiu, rozpoczęcia nowego cyklu w życiu. I w karcie świata, po tym wszystkim, co was spotkało, tu jest spełnienie marzeń, spełnienie pragnień. Tu jest szczęście, tu jest zadowolenie, tu jest wszystko to, co chcielibyście, aby było z wami. Tutaj jest, kochani, szansa na szczęśliwą i na sukces zawodowy, i na szczęśliwą rodzinę. I to nawet raczej pełną. Bo drogie raczki, tutaj wszechświat manifestuje wam coś najwyższego. Tu jest piękno, tu jest miłość, tu jest też wolność. Tu jest harmonijne połączenie przeciwieństw. Tu jest być może też rozliczenie. A rozliczenie macie w głowie i w sercu. Tutaj jest ruch, ale jest też zakończenie określonego etapu w życiu. W karcie świat. Tu jest, kochani, przychodzi zaufanie, przychodzi wzajemna miłość, więc przychodzi taka osoba. I do współpracy w pracy, a dla innych z was przychodzi po prostu w relacji osobistej, w miłości, w związku. Przychodzi zaufanie, przychodzi wzajemna miłość w parze, tak? Umiejętność słyszenia, słuchania i słyszenia drugiej osoby. Tu jest też takie ustabilizowane życie osobiste. Tu jest w tym obecność rodziny, tak? Czyli jest to takie jawne, odkryte, jest to takie rodzinne, tak? Nie tylko, że dwójka ludzi, która się tam gdzieś po kryjomu chowa, no tylko to już jest takie, wiecie, otwarte, formalne. I tutaj jest umiejętność też cieszenia się z życiem, nawet wtedy, kiedy jesteście bez partnera, bez osoby, jesteście sami, jeśli ktoś taką decyzję na przykład podejmuje. Karta świata to jest karta koziorożca. I pamiętajcie, że karta diabła jest też kartą koziorożca. Tu są dwie karty koziorożca. Więc może być zamykanie jakiegoś cyklu z koziorożcem. Albo czeka was po prostu inna miłość, inne szczęście z innym koziorożcem. To są bardzo pozytywne, szczęśliwe zakończenia spraw. Spełnienia, przede wszystkim spełnienie marzeń, uwolnienie się od dotychczasowych trosk, brak problemów, szczęście, więc czego chcieć więcej. Dobra relacja, zgoda, tutaj w tle się to szykuje, jakieś spokojne życie bez przykrych niespodzianek, dobre kontakty. Słuchajcie, karta świata może symbolizować wam piękne uczucie, stan zadowolenia, stan spełnienia. I może to być też przyczyną tego, może być spotkanie z charyzmatyczną osobą, która będzie miała na was dobry wpływ. Dla kogoś może tutaj pojawić się dziecko. Diabeł mówi o wpadce. Karta świata mówi o narodzinach. Może się tak zdarzyć, że ktoś zaliczy wpadkę, no ale będzie to, kochani, w karcie świata jest raczej planowana ciąża. Tutaj jest wpadka, więc to może być różnie. Może nie będzie wpadki, a będzie planowana ciąża, albo w ogóle nie będzie ciąży, bo też tak może być. Też tak, to raczej byłyby narodziny dla kogoś, kto wie, że jest w ciąży i będą narodziny, tak? No chyba, że się okaże, że te narodziny będą właśnie z tą toksyczną osobą. W sensie, tak, że to będzie wasz wspólny potomek. Ale może tak nie być. Tu mamy ten powrót do przeszłości, siłę, albo powrót do jakiejś bratniej duszy, do miłości może sprzed lat lub jakiejś z przeszłości. Słuchajcie, tutaj jest też, no właśnie, karta świata mówi w obszarze zawodowym o odnalezieniu swojego miejsca w sferze zawodowej, o spełnieniu na polu zawodowym, o osobistym rozwoju. Więc bardzo fajnie, bo tutaj mogą mimo wszystko szykować się wam jakieś właśnie dobre sytuacje na rynku zawodowym, w ogóle w obszarze zawodowym.
I nie będzie do tego, co ciekawe, potrzebny wielki wysiłek, no więc zobaczymy, czy tak faktycznie się Wam poszczęści, bo dla jednych z Was to będzie na pracę, dla innych to będzie, dla innych będzie na obszar zawodowy, a dla innych to będzie na osobisty, tak, jakąś relację. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy tutaj cztery pentakle w podstawie tego rozkładu. Są cztery pentakle, więc raczki raczuli się. Tutaj wyzwaniem dla Was jest jakaś Wasza własność, jakieś, no właśnie, takie trzymanie się kurczowe swojej własności. To jest jakby, no wprost jakby tutaj chyba karta czterech monet mówi Wam, abyście się tak szybko i tak zgodnie, w sensie nie dzielili tym, co macie. Być może macie coś, co kurczowo trzymacie, nie macie tego wiele, ale jest Wasze własne. I zastanawiacie się, może stoicie przed wyzwaniem, czy komuś czegoś nie dać, czy się z kimś czymś nie podzielić, czy komuś czego, nie wiem, nie zapisać, nie przepisać, nie dać po prostu, tak? To jest tutaj mowa oczywiście o nieruchomościach, o ruchomościach, o pieniądzach ogólnie, tak? O materii. No więc to jest jakby wyzwaniem. Może to być wyzwaniem, żeby komuś dać. Wyzwaniem jest może to, żeby się kurczowo nie trzymać. Każdy z Was ma inną sytuację, tak? Kochani, cztery monety mogą mówić o tym, że wyzwaniem tutaj jest dla Was jakiś brak rozwoju. Brak rozwoju na przykład w relacji. Jakaś relacja trwała z przyzwyczajenia dla kogoś. Nie było w niej spontaniczności. Było wiele napięć. Może takie napięcia powodowały brak pewności co do uczuć partnera, co do uczuć drugiej osoby i mogła też być mowa o tym, że jakaś relacja bardziej została zawarta z wyrachowania, tak? Z jakiejś chłodnej kalkulacji. Jest to mocno możliwe przy diable w tle. No, że tutaj ktoś mógł tylko dla własnych korzyści z wyrachowania być z kimś w jakiejś relacji. Dlatego ta relacja się nie rozwijała, utknęła w takim punkcie, wiecie, toksycznym dosyć. Na takich toksycznych być może zasadach, warunkach. Tak samo, kochani, wyzwaniem w czwórce monet może być stała praca dla kogoś. Właśnie ta stała praca, no ale w karcie świata raczej mogłaby być, bo albo ten świat na miłość, albo na finanse, na polepszenie waszego życia, któregoś na pewno. I no i wyzwaniem tutaj w czterech monetach będzie ta stała praca, żeby osiągnąć to stałe źródło dochodu. Uzyskać taką stabilizację pod względem zawodowym. To może być trudna praca dla kogoś, ale raczej nie, bo świat mówi o tym, że przyjdzie do Was coś bez większego wysiłku, więc życzę Wam, aby tak było. Natomiast jeśli ktoś z Was zmierzy się z jakąś trudną pracą, to tylko dlatego, aby przyniosła Wam ona dobre rezultaty. I wyzwaniem może być praca dobrze zorganizowana, albo żeby ją po prostu dobrze organizować. Dla kogoś wyzwaniem może być właśnie pomnażanie majątku, czyli no właśnie, albo dodatkowe źródło dochodu, jakieś pasywne źródło dochodu, albo po prostu oszczędności, tak, no ale trudno jest gromadzić oszczędności bez pracy, tak, na przykład. No właśnie. W każdym razie, moje drogie ryby, przepraszam, raczki, własność jest wyzwaniem. Stabilność materialna. To, aby bardziej zwracać uwagę na to przywiązanie do bezpieczeństwa materialnego i też do wcześniej osiągniętych dóbr.
Wyzwaniem jest osiągnięcie szczęścia, jakby w tym w kontekście. I choć może być ono okupione wysoką ceną dla kogoś, to wyzwaniem może być to, aby nie obawiać się przed stratą tego, co zdołaliście osiągnąć, jeżeli przyjdzie wam coś częściowo stracić na przykład też. Moi drodzy, w pozycji, co może pomagać lub przeszkadzać, jest as mieczy. As mieczy, no bardzo ładnie, może pomagać oczywiście jakiś nowy pomysł, nowa idea, nowy projekt, nowy początek. No właśnie, nowy początek i w obszarze zawodowym, i w obszarze jakiejś relacji. Oczywiście też, tak jak najbardziej może pomagać. Komuś z was, Raczusie, może pomóc. No właśnie. Jakaś nowa inspiracja, jakiś nowy pomysł, albo jakieś olśnienie, tak naprawdę, też może tak być. Bo jednej osobie mogą tu przeszkadzać. Może przeszkadzać jakaś relacja, która jest zawarta na przykład z rozsądku, albo w której bardzo jest wiele analizowania, szukania za i przeciw, kalkulowania, chłodu uczuciowego. Tu mogą przeszkadzać słowa, które kogoś ranią. Może pomóc początek związku, początek uczucia. Ale jednocześnie, jeżeli jest mowa o jakiejś toksycznej osobie lub toksycznej relacji, no to będzie przeszkadzać coś, co będzie konfliktowe, wybuchowe, pełne emocji, tak? Tutaj może być potrzeba rozmowy z partnerem. I to będzie taka rozmowa, to znaczy pomogłaby zapewne taka rozmowa, w której nastąpiłaby rzeczowa wymiana argumentów. I mogłaby pomóc oczywiście rozmowa na temat uczuć, na temat tego. Ale widzicie, tutaj jedynie mogłoby w tej sytuacji, jeśli ktoś faktycznie jest z kimś z powodu, nie wiem, z przyzwyczajenia, czy z wyrachowania, czy z chłodnej kalkulacji dla własnych korzyści, no to tutaj mogłoby adekwatnie pomóc przeprowadzenie takiej rozmowy w sposób rzeczowy, z rzeczowymi argumentami też, kierując się rozsądkiem, w sposób wyważony, inteligentny, tak? Czyli w taki sam troszeczkę chłodny, jak ta osoba cały czas, jaki ma stosunek na przykład, tak, do was. Natomiast czy chcecie, aby to pomogło? To wszystko zależy, czy to jest faktycznie ktoś toksyczny, no bo raczej ktoś, kto jest toksyczny, nagle nie stanie się nietoksyczny. Więc na to też zwróćcie uwagę, że to może być trudne, aby to zmienić, ale oczywiście zawsze można nad relacją pracować. Jeśli to ma sens, to nikogo nie krzywdzi i nie rani. No ale jeżeli są na przykład jakieś faktycznie słowa, które ranią, są zdrady na przykład, no to wiecie, to się trzeba zastanowić, czy to ma sens, bo to może nie mieć sensu, tak? Każdy z was może mieć inaczej. Słuchajcie, może wam pomagać jakieś nowe wyzwanie, które pojawi się w życiu zawodowym. To może być też, to mogą być jakieś negocjacje warunków zatrudnienia, właśnie planowanie nowego przedsięwzięcia, ale tu będzie konieczność oceny czegoś chłodnym okiem, tak? Trzeba umiejętnie będzie bronić swoich poglądów i możecie mieć, kochani, czas jakiegoś egzaminu, może będziecie przystępować do jakiegoś egzaminu ustnego, gdzie będzie trzeba się wykazać też elokwencją, aczkolwiek no, może to będzie akurat to, co pojawi się dla was w obszarze zawodowym, co będzie dla was jakimś spełnieniem i szczęściem. W każdym razie, no tutaj będą takie, tu by mogły pomóc też takie długie rozmowy, wymiany poglądów, polemiki, jakiś wysiłek taki, inaczej, szukanie rozwiązań, trafne decyzje, twórcze myślenie. Być może chęć do kształcenia się też, jeżeli byście widzieli gdzieś jakąś swoją konkretną, konkretnie siebie w konkretnym miejscu lub w konkretnej sytuacji lub w konkretnym obszarze zawodowym, tak? Tutaj może pomóc jakiś ciekawy pomysł, który się pojawi, jakaś nowa idea i możliwość rozwiązania dawnych problemów dzięki temu, tak? Czy to będzie wasz nowy pomysł, czy ktoś wam ten nowy pomysł przedstawi? Wiecie, może być różnie.
W podstawie sytuacji jest królowa mieczy. Królowa mieczy, tutaj może być w podstawie sytuacji ktoś z trygonu powietrze, bliźnięta waga wodnik. Karta królowej mieczy jest wagą, jest kartą wagi. I tutaj mocno ta waga, bardzo mocno, bo w głowie też jest waga, w głowie jest sprawiedliwość, a sprawiedliwość to jest znowu karta wagi, to już jest duża arkana, więc faktycznie bardzo mocno ktoś może mieć do czynienia z wagą, albo w życiu osobistym, w relacji, albo w życiu zawodowym, ma lub będzie miał. I kochani, taka osoba, no właśnie, tutaj może być troszeczkę bardziej ostro, może być troszeczkę mniej, może nie tyle co przyjemnie, ale bardziej właśnie rzeczowo też. Konkretnie. Słuchajcie, podstawą może być jakaś osoba, która, no właśnie, z jednej strony może dążyć do perfekcjonizmu, taka perfekcyjna, a z drugiej ograniczać sam siebie, czy sama siebie rygorystycznymi zasadami, których przestrzega i wymaga nie tylko od siebie, ale również od innych. To może być taka osoba, więc mocno to może być czyjaś szefowa, przyszła szefowa, ale słuchajcie, wy możecie postanowić być takiej energii, być taką osobą, być po prostu, aby zdobyć to, co chcecie, nie wiem, zdobyć zatrudnienie, a może po prostu będziecie otwierać swoją działalność i w taką energię po prostu wejdziecie, bo stwierdzicie, że jak nie wejdziecie w taką energię, to Wam się w końcu nie uda, a jak wejdziecie w taką energię, to może Wam się uda. Wiecie, to może tak być, ale to może być też właśnie osoba, z którą będziecie mieć do czynienia, to może być taka osoba dojrzała, po przejściach, może i po rozwodzie. Mężczyźni mogą mieć oczywiście też taką kobietę nie tylko w obszarze zawodowym, ale właśnie do relacji, do miłości, do związku. Być może po rozwodzie, po jakichś przejściach, po doświadczeniach, już taką dojrzałą osobą po 40 roku życia. Słuchajcie, tutaj możliwe, że będziecie mieć do czynienia też z osobą urzędową, właśnie z urzędu, bo to może być ktoś, kto pracuje w urzędzie, tak? A w zasadzie urzęduje. I urzędy mogą dotyczyć się różnych rzeczy, owszem, ktoś może aplikować do tego urzędu, tak, i mieć do czynienia z tą osobą, mieć na przykład jakąś tam rekrutację, konkurs, tak, na dane stanowisko, tak, aczkolwiek to może być też tak, że to mogą być różne urzędy, tak. To może być na przykład osoba notariusza, to może być osoba jakiegoś prawnika, prawniczka, notariusz, osoba w sądzie, tak, która pracuje, sędzia czy ktoś inny. No podstawą sytuacji może być też właśnie jakaś sprawa sądowa. Może być. Może być, ale nie musi być. I tutaj, kochani, jest spora wrażliwość, niezależność, myślenie racjonalne. To jest ktoś, kto zachowuje spokój w obliczu kryzysu, ale jest wyczulony na podtekst, więc być może trzeba docenić, co ta osoba ma do zaoferowania, jeżeli ma coś do zaoferowania faktycznie. Natomiast często podstawą sytuacji są już sprawy, które podążają własnym rytmem i nie wymagają już od Was silnej woli w czymś, tak? Czyli już się dzieją, nadany jest im tok, biegnie sobie, tak? Ten tok działania. Teraz to jest też informacja o tym, żeby zachować uczciwość, trzymać się jakichś pierwotnych założeń. Tutaj też warto kierować się intuicją, nie obawiać się odrzucić na przykład tego, co nie pasuje do Waszych standardów. Ta osoba może też tak postąpić. I to może być jakaś informacja przekazana, czy przekazywana, czy rozpowszechniana przez taką osobę, moi drodzy. Aczkolwiek jeżeli jest to osoba Wasza do relacji, do uczuć, to pamiętajcie, że podstawą Waszej sytuacji w relacji, w związku może być dominacja tej osoby, bo Królowa Mieczy jest osobą, która dominuje w relacji. Najczęściej dominuje kobieta wtedy, która jest jakby taką siłą napędową w tej relacji i dyktuje własne warunki. Dlatego w
całej sytuacji może być właśnie tak ostro, trochę chłodno wyrachowanie, bo być może ktoś prowadzi, kochani, tą relację i prowadzi taki dom z surowymi zasadami. Może tak być. Natomiast słuchajcie, w obszarze zawodowym podstawową sytuacją dla Was może być, jeśli nie utrata pracy, może być jakiś awans, albo w nowej pracy może być sukces. Tak, w sprawach zawodowych może być wszystko, zostać wszystko uporządkowane, zaplanowane, bez żadnej improwizacji. Tu nie będzie mowy o improwizacji, o prowizorce. Tu ma być wszystko dobrze zorganizowane i to na to będzie kładziony nacisk. Może ktoś, jeżeli mówię do jakiegoś jednego raczka, który jest w sytuacji rozwodu, w trakcie rozwodu, no to może być właśnie sprawa rozwodowa. Jakieś przesłuchania, wiecie, tam przesłuchania świadków i tak dalej, przemówienia, no to może po prostu sprawa rozwodowa czysto. To może tak być. Albo spotkanie z taką kobietą właśnie, która odegra, mądrą kobietą, która odegra istotną rolę w najbliższym czasie w Waszym życiu. Słuchajcie, tutaj podstawą może być to, że przestaniecie być zależnym od kogoś lub od czegoś i to na to też warto zwrócić uwagę, że tak może to wyglądać. Macie w głowie lub w sercu sprawiedliwość. Właśnie, w głowie lub w sercu macie wagę. Tu jest waga i tu jest waga. Jeżeli to dla nikogo żadna waga, to po prostu w głowie macie to albo, że wy kogoś będziecie rozliczać, że ktoś was rozliczy, lub macie nadzieję, że kogoś rozliczy los. Tak, że ktoś zostanie osądzony, rozliczony przez los. I owszem, jest to bardzo możliwe, bo karta sprawiedliwości, którą macie w głowie lub w sercu, wskazuje na wszelkie sprawy urzędowo-sądowe, na taki czas rozliczeń, sprawiedliwego osądu przez los, rozliczenia z uczynków, tak, równoważenia energii, dobrych uczynków i złych. No i tutaj działa taki trochę element przeznaczenia. Macie po prostu, no to o tym myślicie, tak, żeby to prawo przeznaczenia zadziałało, przyczyny i skutku. Ale macie też w głowie to, że jest konieczność uregulowania spraw prawnych, podpisywania być może jakichś umów, załatwiania spraw urzędowych. No i tutaj, tak jak mówię, spotkania w wymiarze sprawiedliwości, tak, też spotkania w sądzie, może z adwokatem, może z prokuratorem, może z jakimś prawnikiem, tak? Kochani, macie w głowie tą odpowiedzialność, macie w głowie decyzję też jakąś. Macie, kochani, w głowie kogoś, kto kieruje się rozumem. Może sami macie w głowie to, żeby kierować się tym rozumem, żeby, kochani, nie kierować się może sercem, tylko rozumiem, bo wtedy faktycznie, jeżeli macie jakieś sprawy w trakcie, w toku, no jesteście w stanie uzyskać to, co dla Was najważniejsze. I macie też w głowie po prostu właśnie równowagę i harmonię, żeby do tego doprowadzić, zarówno w kontekście zawodowym, finansowym, jak i emocjonalnym. Macie nadzieję, że zostaniecie uczciwie potraktowani po prostu, tak trochę. I tutaj jakby też sprawiedliwość mówi o ostrzega przed tym, aby nie oceniać zbyt surowo drugiej osoby, zanim podejmie się jakiekolwiek kroki, rozważyć wszystkie plusy i minusy zaistniałej sytuacji. No macie w głowie, może myślicie, żeby ktoś nie ocenił zbyt surowo was. Może też tak, możecie mieć takie, odnieść takie wrażenie. Macie mocno w głowie ukończoną pracę, więc może być to ukończony projekt, zlecenie albo w ogóle zakończenie pracy. Inni mogą mieć w głowie sprawy związane z awansem w pracy. Ktoś może zostać też doceniony, tak? I no, dla każdego może być inaczej. Słuchajcie, to w każdym razie macie w głowie, że nadszedł czas na uporządkowanie swoich spraw, zarówno tych w sensie społecznym, jak i prawnym. I wiecie o tym, że nadszedł czas wyborów, dla jednych z Was wyborów, dla innych z Was wybaczenia, dla kogoś zerwania ze złymi nawykami,
Bo tu mogą być jakieś złe nawyki, bo tu są, kochani, jakieś uzależnienia. Tu może być. W tej karcie diabła były jakieś uzależnienia. Więc macie w głowie, że albo ktoś zerwie z tymi uzależnieniami, no chyba, że to są wasze uzależnienia. Tutaj to jest właśnie taki czas zerwania z tymi złymi nawykami. Wiecie, że trzeba podpisać jakąś umowę czy jakiś kontrakt. Lub wiecie, że trzeba skorzystać z jakichś konsultacji prawnych, aby faktycznie dobrze wyjść z zaistniałej sytuacji. Jesteście tu jakby gotowi do tego, żeby wrócić do jakichś zaległych spraw i rozwiązać, rozliczyć coś. Ostatecznie, tak? No, tak. Tak, moi drodzy. Kochani, zrobimy raczki drugą część do tego. A więc tą pierwszą część kończymy i zaraz przechodzimy do części drugiej czytania. Kochani, więc do zobaczenia w drugiej części.